Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Słyszymy się dzisiaj w jednej z ulubionych, jeżeli nie ulubionej serii mojego podcastu, czyli rozmów z moimi kursantkami podopiecznymi, czy też z osobami, które mają za sobą historię zmiany nawyków żywieniowych i opowiadają o tym, jak poradziły sobie z różnymi swoimi życiowymi problemami, które wpływały i odbijały się na ich masie ciała. I moją dzisiejszą gościnią jest Wiola, z którą znamy się z ostatniego, czyli czwartego chyba, czwartego kursu skutecznego odchudzania. Tak, cześć Wiolu. Witam serdecznie, witam Cię Magda. Bardzo miło mi Ciebie gościć, cieszę się, że możemy porozmawiać, bo tak jak już mówiłam Tobie przed nagraniem, to jest tak, że ja jestem na grupie i czytam te posty, które tam są, więc ja co nieco już wiem o tym, co się u Ciebie zdarzyło, ale też dla mnie zawsze poznanie takich dogłębnych historii jest bardzo ciekawym doświadczeniem. No i przede wszystkim to są historie, które po prostu pomagają innym osobom, które mają gdzieś tam podobne problemy. Ja nie mówię, że muszą robić dokładnie to samo, ale jest to inspiracja, że po prostu się da. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. I chciałabym zacząć od tego standardowego pytania, które zawsze w tej serii pada, czyli jak to się stało, że temat odchudzania, odżywiania, takiego, tego, że się bardziej skupiałaś na tym, się pojawił w Twoim życiu? No właśnie, zastanawiałam się nad tym, bo wiedziałam, że to pytanie padnie nie na początku. I szczerze mówiąc, mogłabym powiedzieć, że generalnie jedzenie jako takie zawsze było dla mnie źródłem przyjemności, na pewno było dla mnie bardzo ważne, ale okazało się szybko, że nie tylko ta przyjemność była, nie tylko tą rolę ono realizowało. Ja jestem jedynaczką i generalnie rzecz biorąc, no nie miałam ani żadnego zwierzaka w domu i gdzieś tam zawsze mi dokuczała samotność i bardzo szybko okazało się, że to jedzenie jest znakomitym sposobem na to, żeby sobie tą samotność czymś wypełnić. I wydaje mi się, że pokrótce tak by można było powiedzieć. Co pamiętam z takich lat tych młodszych, ta tak zwana grubsza kość. Ja nie byłam może dzieckiem bardzo otyłym, takim okrągłym, ale zawsze miałam tą nadwagę. No, więc że jestem grubszej kości, że po prostu mocnej budowy, że moja mama gdzieś tam słyszałam, jak mówiła tam komuś, a dostanie okres, to schudnie. To też takie bardzo pokutujące było swego czasu przekonanie, dawno, dawno, bo ja reprezentuję te pokolenia troszeczkę tam z ubiegłego wieku, powiedzmy. No ale ten okres nadszedł, a kurczę, jakoś nie schudło się samo. Nie ukrywam, że to było taką moją nadzieją, że schudnę. No i niestety nie stało się to samo. No i tak się to wszystko gdzieś toczyło. Pamiętam, że kiedyś pojawiły się te weksy w Polsce, to było już bardzo dawno. I tam był taki produkt, którego nazwę mogę powiedzieć, bo on już jest nigdzie chyba nie do wyjęcia, bo próbowałam go znaleźć, tak z ciekawości. Takie dropsy ananasowe, kilocym one się nazywały. Ale ja wtedy szybko zauważyłam, że te dropsy, one są odchudzające. Po każdym posiłku należy zjeść 8 tych dropsów, żując je powoli i wtedy one spowodują schudnięcie. Ale w instrukcji do tych dropsów była również podana dieta, że najlepiej byłoby te dropsy połączyć z taką dietą. No więc hello, czy te dropsy pomagają, czy ta dieta pomaga? Tak do końca. Dropsy były w ogóle nie do przejedzenia, więc tam po chyba trzech takich sesjach z tymi 8 dropsami do wyrzucia, które były w ogóle klejące, żujące i okropne. No stwierdziłam, że to nie jest dobra metoda na pewno. To miało na celu po prostu zająć jakby czymś... Nie, tam miał być enzym z ananasów bromelina, który miał rozkładać to wszystko, co się zjadło. Tak, to ja zapamiętam. Tak to miało działać. Byłoby potem fajnie. Był jeszcze... Bardzo fajnie by było. Ale ja mówię, ja już wtedy gdzieś mi to chodziło, że no nie do końca chyba chodzi tylko o te dropsy, skoro tam jest ta dieta. No ale ta dieta już mnie mniej interesowała. Ja wolałam te dropsy z tej diety. Wiadomo. Potem jeszcze był taki preparat SlimFast. To było te w puszce taka. Teraz pewnie jest mnóstwo też takich preparatów, tak proszek. One były tam o 3 smakach tych podstawowych i on był przepyszny w ogóle, więc ja go w ogóle nie traktowałam jako produkt odchudzający, tylko ja po prostu się nim najadałam, po prostu z radością i często nawet łyżkami, w sensie nie rozpuszczając go, bo po prostu ja w ogóle uwielbiam konsystencję w jedzeniu.
jedzeniu. To mi się też podoba w, tam, w twoich dietach łowsianej i w ogóle, że tam są, można jeść rzeczy, które mają taką konsystencję, która mi pasuje. No właśnie, nie trzeba rzucić marchewki cały czas, nie tak, kupać. Tak, tak. No właśnie. Więc no moja koleżanka to się bardzo śmiała, że po prostu no jak to jest możliwe, że ja tym fastem się objadam, jak to jest przecież produkt odchudzający. No ale potrafiłam. Później gdzieś tam w liceum pojawił się, taka była dieta, chyba dieta kliniki Majo się chyba nazywała. To w ogóle było... To chyba nadal gdzieś tam mi się pojawia. Jezu, kuriozum. Pamiętam tam seler obsmażony w oleju był któregoś dnia i ktoś tam powiedział, że ten seler to jest po to, żeby chyba zwrócić wszystko, co się zjadło wcześniej. Matka. No, więc po prostu jakaś masakra to była. W ogóle nie wiem, no ten seler jakoś mi utkwił, ale też pamiętam, że poszłam odwiedzić jakąś koleżankę, która akurat była na tej diecie i patrzę, a ona po prostu siedzi i ma taką michę marchewki, taką dużą michę marchewki natartą i taki plastrów sera, taki solidny sztapel i ona po prostu to je, bo jest na tej diecie. Ona mówi, że Boże, ja już nie mogę, no ile tego można jeść, no ale jem, bo mam to diecie. Więc w ogóle to wszystko mi się wydawało jakby bardzo dziwne. I suma summarum, ja nigdy potem już nie zastosowałam żadnej diety, która byłaby... A nie, jeszcze była jedna, bo przypomniałam sobie wszystkie. Potem jeszcze była dieta w takim miesięczniku jestem, z kaszy. Więc dieta z kaszy, no taka, ona zdrowa, tą kaszę trzeba było przez 7 dni w tygodniu jeść, codziennie dodając do niej tam jakiś inny składnik. Tylko, że nie wolno jej było solić i pamiętam, że tam było napisane, że to odbiera tej kaszy połowę smaku i naprawdę tak było, bo ta kasza po prostu była ohydna. Więc zniechęciłam się też chyba po 3 dniach i na tym się skończyła dieta z kaszą. I później już do końca nie zaangażowałam się w żadną dietę, czy modną, czy niemodną. Ja tylko miałam dietę swoją, która polegała na tym, że ja wiedziałam, że ja muszę jeść wszystko to, co ja lubię, tylko muszę tego jeść mniej. No i muszę zrezygnować ze słodyczy, czy też tych słodyczy jeść jak najmniej, tak je redukować. No więc mniej to polegało na tym, że jeden ziemniaczek na obiad, tam z jakimś pazurkiem surówki i tam jakąś świadką jajka, nie? No więc takie mniej działało, tylko że ja byłam zmęczona, nie miałam siły ćwiczyć. Na przykład pamiętam, że poszłam gdzieś na siłownię, dostałam jakieś takiej zapaści w ogóle, że już potem długo nie poszłam, bo myślałam, że to od tej siłowni, że ja byłam taka słaba, nie? No. Mm-hmm. No więc ja tak naprawdę ja wszystko jadłam, tylko mniej i były efekty, tylko że ja w pewnym momencie zawsze dochodziłam do etapu, że po prostu ja już dłużej nie dam rady. No i wiadomo, co się pojawiało, nie? Nie musiała być wcale żadna modna dieta, a efekt jojo i tak był gwarantowany. Ciekawe swoją drogą, ile wtedy kilokalorii mogłaś, nie, spożywać tak na oko, bo brzmi, że to było dość mało. Mogło być mało. Właśnie ja, ale pamiętam naprawdę takie stany, że gdzieś mi te ręce drżały, że w ogóle mi to wszystko, że ja czułam, że to jakby nie jest dobre. No, ale były te efekty, nie? No, nie wiem. Nie liczyłam kalorii, szczerze mówiąc, to ja kalorie dopiero zaczęłam liczyć przy twoim kursie. Dopiero. Upłynęło naprawdę mnóstwo czasu i okazało się, że kurczę, że to jest tak naprawdę takie proste. I że to też nie wychodzą także takie głodowe porcje jedzenia, nie? Że można naprawdę coś zjeść tak konkretnego. No właśnie, jest, żeby jesz produkty w ramach tej, powiedzmy, diety, czyli tego sposobu życia, nie jesteś w ogóle głodna. Dla mnie to było oczywiste, że jak jesz dietę, to musisz być głodna. I nawet pamiętam, pamiętam taki, gdzieś tam w jakiejś mądrej gazecie wyczytałam taki cytat, gdzieś mi to chodzi ciągle po głowie: polub swego niedosytka. Ty masz być nienasycona nigdy do końca, bo to jest bardzo dobre, nie? No więc okazało się, że do końca tak to nie wygląda jednak. No więc i to jest jedna z moich olśnień kursowych, które doprowadziło mnie do tego momentu, w którym teraz jestem. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tych tematów diet czy odchudzania w moim życiu? Generalnie jedzenie zawsze było też dla mnie ważne w tych relacjach społecznych. Ja sobie zawsze gdzieś znajdowałam takie koleżanki, które gdzieś też się borykały może z tym problemem, że one też lubiły sobie coś tam zjeść dobrego, więc jadły razem ze mną, więc ja się nie czułam gorzej przez to, bo większość rzeczy, które ja zjadałam, to jednak zjadałam w skrytości swojego pokoju. Nie do końca każdy o tym wiedział, ale właśnie były takie koleżanki, z tym pamiętam, że poszłyśmy do sklepu, na przykład kupiliśmy sobie cały po prostu worek super słodyczy. I teraz tak, dobra, co zjadamy najpierw, bo jakby ktoś nas odwiedził, to nie musimy się dzielić. Dobra, jemy najpierw, bo mamy tego tylko po jednym. Po prostu
No i ta relacja jakby w znacznym stopniu opierała się na tym. Pamiętam, jak kiedyś miałam taką też koleżankę, ona mieszka w moim bloku, więc ja mogłam ją odwiedzać dosyć często. Więc jak już w domu zjadłam wszystko, co było do zjedzenia, to poszłam, kupiłam jakieś tam pierogi mrożone i poszłam do niej, chodź, ugotujemy, zjemy sobie te pierogi. Ja nie byłam wcale głodna, ale gdzieś to jakby było dla mnie istotne, że ja to powinnam zjeść. No więc my z nią te pierogi. I pamiętam, że się kiedyś obraziłam, bo ona nie chciała. Ona już była na przykład najedzona i ona mówi, że nie. Jak ty nie chcesz ze mną jeść? Po prostu, no więc oburzona w ogóle wyszłam i gdzieś tam do następnego razu, nie? Nosiłam sobie urazy. No, także po prostu, no, pamiętam takie sytuacje, na przykład jak, bo w ogóle lubiłam dużo i z czego jestem dumna, teraz nigdy nie czytam przy jedzeniu i były takie czasy, jak jeszcze był program telewizyjny, bo teraz się telewizję mało ogląda, bo już też programu się nie czyta, ale kiedyś nawet programu telewizyjnego nie byłam w stanie przeczytać jedząc coś, bo już byłam do tego stopnia oduczona, jedząc nie czytam, absolutnie, bo jak na przykład jadłam, przyszłam ze szkoły, mama pracowała, tata był akurat w domu, tam wskutek renty, no więc on tam zrobił dobrą zupkę fasolową, więc ja sobie przyszłam, miałam nowy numer, jestem, tego miesięcznika PCK, ja go prenumerowałam, uwielbiałam, on wchodził pewnie raz w tygodniu, więc jak ja go już miałam, to ja go jeden dzień czytałam od deski do deski, no ale zaczynam od tych moich ulubionych artykułów, więc miałam jakiś cudowny artykuł, nalałam sobie zupę, tą gazetę i zadowolona jem, czytam, zupę zjadłam, czuję już, że mam w tym żołądku sporo, bo ta zupa fasolowa zawiesista, ale zostało jeszcze kawałek do przeczytania, a to jeszcze sobie doleję. I tak to wyglądało, niestety. Zawsze była książka i talerzka napój, więc świadomości nie miałam w ogóle, co ja tam zjadałam. Ten żołądek też się pewnie z czasem rozciągał. No i tak to wyglądało. I to było no, przez tyle czasu gdzieś tam mielone, że naprawdę no, trudno jest się do końca tego pozbyć, ale akurat tego tematu czytania przy jedzeniu pozbyłam się znakomicie. Teraz mam większy problem, bo lubię sobie jeszcze oglądać telewizję. To się już jakby mniej kłóci, bo można patrzeć na to jedzenie, można wiedzieć, co się je, można tutaj słyszeć. Jakoś no przy czytaniu to już jest niemożliwe, nie? No. Okej. Jak długo w ogóle ten okres, w którym ty tak, że tak się, to powiem, bujałaś się, nie, z tymi różnymi dietami. Jak długo to trwało? Bo gdzieś zaczęło się z tego, jeżeli dobrze zrozumiałam, w takim okresie nastoletnim już, czy jeszcze nawet wcześniej? Tak, no praktycznie gdzieś już w podstawówce, jak najbardziej. Jak długo się z tym bujałam? Ja się bujałam z tym aż do twojego kursu. Taka jest prawda. Ale już doszłam do tego etapu, bo tak, weszło jeszcze u mnie, lata leciały. Kiedyś łatwiej mi było. Wystarczyło, że na przykład, powiedzmy, nie jadłam kolacji, bo ja nigdy, jakby jedzenie kolacji to wiadomo było, że absolutnie. Jem wszystkiego mniej, ale kolacji nie jem w ogóle. Śniadanie na siłę, bo ze śniadaniem ja miałam zawsze, śniadanie jakby nie musiałam zjeść, ale lubiłam się najeść na wieczór. Więc to też ten jakby niedobry model. Ale jak się odchudzałam, dobra, to śniadanie zjadłam, ale kolacji absolutnie, nie? I teraz zapomniałam, co chciałam powiedzieć, poczekaj. Aha, no więc kiedyś wystarczyło, jak tylko odrzuciłam kolację i od razu ta waga gdzieś tam leciała. 5-2 widać było efekt, ale z czasem ta przemiana materii się gdzieś tam już troszeczkę zaczęła zwalniać. Ja przestałam jeść kolację, a niestety ten efekt na wadze nie wystąpił, więc musiałam troszeczkę bardziej jakby ograniczać. No już było ciężko, rzeczywiście było coraz trudniej. To raz, a dwa uznałam, że bo ja myślałam, że ja z tego w ogóle wyrosnę, że kiedyś nastąpi ten moment, że już nie będę potrzebować ciągle tych słodyczy, jeść w samotności, przegryzę jakiś tam czymś słonym i znowu. Ja myślałam, że to kiedyś ustąpi. No ale się okazało, że jakby, no, trzeba coś z tym zrobić, bo nie dojdziemy w ten sposób nigdzie. I jakby, no, widziałam te wszystkie słodycze w sklepie, tam myślałam, że ja wszystkie je zjeść, a przecież ja nie dam rady ich zjeść wszystkich, więc w ogóle o co chodzi, nie? Już to mnie zaczęło tak męczyć, właśnie głównie w głowie ja to miałam, bo ja nawet jak schudłam i wszyscy mówili, że w ogóle super wyglądasz, to ja w głowie miałam dalej tego grubego człowieka, który po prostu teraz aktualnie czegoś nie je, ale on bardzo chce to zjeść, nie? I to już było jakby tak męczące, taka huśtawka, że po prostu no wiedziałam, że muszę jakoś z tego wybrnąć, ale nie miałam kompletnie pomysłu, jak to zrobić. Podsumowałabym, że w ogóle ta cała huśtawka, ona trwała
no nie wiem, ze 40 lat, przepraszam bardzo. No może nie, no ale plus minus można tak powiedzieć, to ja albo się odchudzałam, albo się nie odchudzałam, ale jak się nie odchudzałam, to się, że tak powiem, objadałam. Natomiast jak się odchudzałam, to się głodziłam. Tak by to można było powiedzieć, nie? Pies mi tu przeszkadza, cicho, kiwuniu. No, także on jest gwiazdą, bo on przecież z tej windy wychodził we właściwą stronę, wziął udział też po części w kursie i dlatego chyba tutaj chce się odezwać. Chce uczestniczyć. Okej, czyli tak, no, nie było takiego okresu, powiedzmy takiej przerwy, żeby te relacje były ustabilizowane. Czy był może jakiś taki okres? Nie. Taki okres ja odczuwałam, taką sytuację, kiedy udało mi się jakoś już sporo schudnąć. Jakby może z jakichś, nie wiem, 10 ostatnich lat, powiedzmy, może nawet 5. I gdzieś mi się, ten spokój pojawiał jakby pod koniec, już czułam, że no już w miarę dobrze wyglądam. Już przestawałam o tym jedzeniu tak myśleć, bo już było, ale to były takie krótkie momenty. Krótkie momenty i potem po prostu z powrotem wracało. Zdradzisz, jakie były różnice w kilogramach pomiędzy tymi okresami diety a nie diety? Te różnice, szczerze mówiąc, to jak ja już dużo ważyłam, to ja wtedy się nie ważyłam. Trudno mi to powiedzieć, ale no to było nawet rzędu 15 kilo na przykład. To znaczy, ale to już w ciągu przez 2 lata czy ileś, nie? Ale tam, nie wiem, 5, spore były. Te wahania były naprawdę spore, nie? Spore były. Okej, i jak to się stało właśnie? No bo cały czas byłaś w tych wahaniach. Co takiego się zdarzyło, że wyszłaś z tego, tak? Jakby jaka myśl ci towarzyszyła, co się w końcu wydarzyło, że stwierdziłaś, że nie wiem, no koniec z tym, coś trzeba zrobić. No tak, to był ten moment, że ja się poczułam, bo ty lubisz te różne swoje przykłady, więc ja na potrzeby tego kursu wymyśliłam też taki przykład. Dobrze, super. Stoję sobie na takim rozdrożu, są różne drogi. Tą drogą już szłam, tą szłam, żadna z nich nigdzie mnie nie doprowadziła. No i stoję i szukam tej właściwej drogi. Jest jakaś jedna taka gdzieś tam zarośnięta w tych krzakach między trawami, ja do końca jej nie widzę. Ale po prostu no, szukam, gdzie ja mam pójść. I wtedy przypadkiem, zupełnym przypadkiem, bo szukałam w ogóle czegoś na temat, chyba na jakiegoś przepisu na coś szukałam, albo nie wiem, szukałam, nie wiem, z czymś jeść tofu, szukałam czegoś zupełnie i przypadkiem trafiłam na twojego bloga właśnie tam. I weszłam na tego bloga i poczytałam tą informację o tym produkcie, nie pamiętam, co to było, co mi było potrzebne. I mówię, kurczę, no ale fajnie to jest napisane, nie? A zobaczyć, co tam jest jeszcze. I tak zaczęłam oglądać, zaczęłam tak czytać. Wtedy jeszcze tylko właśnie bloga. Kurczę, mądre to, ja to wszystko znam. Ja znam zasadę 100%, znaczy ja zaraz do tego przejdę, ale tu właśnie stwierdziłam, wracając do tego rozdroża, że kurczę, to jest chyba ta ścieżka niewydeptana, którą ja nigdy jeszcze nie szłam. Ja chyba chcę tam spróbować. I tak zaczęłam ją właśnie stopniowo wydeptywać tą ścieżkę. Czyli tą jakby ścieżkę, że nie ma żadnych restrykcji, tak? To była taka twoja myśl, bo też jestem ciekawa, jakby jak ty to zinterpretowałaś, że co to jest za droga teraz? Tak, że mi właśnie wszystko można, nie? Że nie ma, że właściwie mi wszystko można, tylko pytanie, czy ja chcę to zrobić, ale ja mogę zjeść kolację, mogę zjeść owsiankę, kaszkę jakąś, mogę zjeść, uwielbiam w ogóle takie rzeczy, że... To ja jeszcze znaczy ktoś mi jakby to zdefiniował i nazwał, że jest zasada 100% albo nic, o której jakby, no ja to stosowałam, ale nie wiedząc, że to jest zasada i to wcale nie tylko ja to stosuję, tylko to po prostu jest powszechne, nie? No po prostu to jest, to mnie zawsze dobijało, bo zawsze w pewnym momencie dochodziło do tego, że po prostu no nie da rady tego 100% trzymać albo w ogóle. Zaplanowałam sobie, tak jak to porównanie twoje, że ktoś jedzie na tym rowerze z jednym kołem, w ogóle w okularach tych ciemnych, jeszcze żongluje, bo to ja właśnie myślałam, że tak będzie. Ja sobie zaplanowałam, że ja od tam 1 października będę... Dobrze właśnie, fajnie chyba się podzielić, bo żeby inne osoby też wiedziały, które też tak mają, a na pewno tak mają. Tak. Na przykład jest, nie wiem, jest 4 września, no to ja od października, zacznę od października, bo tam z jakichś powodów, żeby odsunąć to w czasie, ja wtedy będę się odchudzała, ja wtedy właśnie wstanę rano, zrobię sobie zdrowe śniadanie, najpierw jeszcze pójdę biegać, wezmę prysznic, zrobię sobie zdrowe śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Po czym nadchodził? I ja byłam taka już podniecona,
tą myślą, że tak będzie i w ogóle to będzie super życie, bo ja zawsze takie życie chciałam i ja tak będę żyła, to mnie przeszkadzało najadać się w te kolejne dni września w ogóle bez problemu, bo ja dopiero od 1 października, nie po czym tego 1 października zegarek zadzwonił o tej 6 rano, no tak sobie myślę, o Jezu, tak ciemno, gdzie ja będę teraz wstawać, przecież jak ty w ogóle pięknie, od jutra, nie? Mhm. I nie było już zdrowego śniadania, w ogóle nic już nie było, a jeszcze się okazało, że z września tego ostatniego coś tam jeszcze zostało w barku, czy tam w lodówce, a to jeszcze właściwie dojemy, no dobra, no ale to już, to już od pierwszego nie zaczęłam, no to już może, a był to, jest to na przykład środa, to zacznę może od poniedziałku następnego, no bo skoro tu mi to jedzenie zostało, a poza tym no już nic z tego nie wyszło, to przełożymy, nie? I po prostu, i ten czas i tak płynął, tak jak mówisz, a ja po prostu cały czas nic z tym nie robiłam, więc to jest jeden temat, a drugi, syndrom ostatniej wieczerzy. Ostatniej wieczerzy właśnie, o, tak miałam powiedzieć. Boże, to mnie po prostu zawsze dobijało też, bo to gdzieś już się też pojawiło w mojej wypowiedzi. Pamiętam, jak sobie kiedyś zrobiliśmy z koleżanką pożegnalną ucztę pod tytułem Żegnajcie kalorie, że my się teraz najemy po prostu wszystkim, co jest do bólu, bo my od jutra się już chudzamy, nie? Ale od jutra to nigdy nie wychodziło, nie? A jakieś takie pomysły, że zrób sobie najpierw detoks, to w ogóle ja byłam na to za słaba, nie? Żaden po prostu detoks mi nigdy nie wyszedł. Może by się wtedy łatwiej zaczynało, nie wiem, ale po prostu, więc ja po prostu na tym kursie twoim, znaczy na, nie na kursie, bo dopiero w tych różnych treściach, bo tam był ten e-book darmowy do pobrania. Ja o tych 17 błędach, tak. Mhm. Tak, i właśnie, ja tam zobaczyłam, kurczę, to ktoś to zdefiniował, nazwał i to nie dotyczy wcale tylko mnie. I to są rzeczy, z którym jakoś można zapobiec. No to dlaczego nie spróbować, nie? Mhm. Tak myślę, że to po prostu było takie olśnienie, a ja jestem naprawdę osobą bardzo sceptyczną do różnych rzeczy. Tak jak już mówiłam, że jedząc te dropsy ananasowe, to ja już czułam, że to nie do końca jest chyba to, bo tam jest ta dieta, to ja żadne takie dziwne pomysły, nigdy mnie nie, jakieś te specyfiki cudowne, czy tam jakieś pasy wyszczuplające, ja wiedziałam, że to wszystko jest ściema i w ogóle nie ma o czym mówić, nie? Mhm. I tutaj też gdzieś z tyłu głowy tak mówię, no nie wiem, czy ja powinnam, czy ja nie powinnam, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry, ale chyba już byłam na takim etapie, a jeszcze gdzieś tam się, wiesz, doczytałam, że jesteś ostatnim w ogóle ratunkiem dla tych różnych osób, które sobie nie poradzą. Mówię, dobra, wezmę, spróbuję. No i tak, wiesz, zaczęłam czytać bloga. Podcast to właściwie chyba zaczęłam już czytać, jak się kurs zaczął, ale jeszcze jakiś webinar jeszcze wcześniej był, coś, wszystko po prostu idealnie mi nie przystawało. Nie? Więc pomyślałam sobie, no trzeba dać sobie szansę. Mhm. Trzeba trochę, powiem ci, że nawet nie było szkoda pieniędzy, ale okazuje się, że tak jak już dziś pisałam w komentarzu, bo mówię, to jest taka rzecz niematerialna, nie? Tak. Tak jak ci ktoś rozpisze dietę, to ty ją jakby masz, ty ją już masz w ręku. A ten kurs, nie wiadomo, no pogada sobie i tyle, nie? Tam minie te 6 spotkań i dalej zostaniesz z problemem, nie? A nie żałuję po prostu wydanego żadnego grosza złotówki na ten kurs, absolutnie. Bardzo uważam, że on jest wart o wiele więcej. No. Bardzo miło mi to słyszeć, to jest też tak psychologicznie, że jak się dostaje coś za darmo, to tak się do tego nie podchodzi, a jak się jednak zapłaci, to jest jakieś takie zobowiązanie wobec siebie, że coś się zaczyna, ale chciałam cię zapytać o taką rzecz, którą gdzieś tam mi z tyłu głowy dzwoni, że ktoś, kto tego słucha, mógłby sobie tak pomyśleć, a czy ty się nie bałaś, bo wiele osób, które na przykład funkcjonują w tym podejściu 100% albo nic, mają tak, że one mają wizję siebie, że jeżeli ja się nie kontroluję na diecie, to jest, wiesz, wtedy oznacza to 0%, że nie ma takiego środka, że jeżeli ja odpuszczam, to znaczy, że w całości. I dużo osób mi mówi na przykład coś takiego, że Magda, ale jak ja mam sobie trochę poluzować restrykcje, skoro jak ja teraz trzymam dietę, to znaczy jestem w tej diecie, to i tak tyję, to jak ja sobie jeszcze chwilę odpuszczę, to już w ogóle ja popłynę. Czy tobie jakaś taka myśl przeszła przez głowę, czy to już był taki etap, że po prostu ty już się tyle razy przekonałeś, że to nie działo, że to nie było dla ciebie jakby argument? Ja sobie chyba pomyślałam, że trzeba spróbować, bo ty mówiłaś, że po prostu jeśli nie wiesz, czy to zadziała, to spróbuj i zobaczysz. Okej. Okay. Chyba gdzieś mi z tyłu głowy to się działo, że po prostu, no rzeczywiście, nie? Rzeczywiście. I dziewczyny też pamiętam, że wpisały na czatach, że no ale jak to? To ja mam teraz jeść słodycze? No to, ale to, a to nie jest tak, że od słodyczy się tyje? Jak będę jadła ile chcę, to przytyję? No, ale umówmy się, tam nie było powiedziane, że masz jeść ile chcesz. Tak.
Jedna, więc trzeba, wiesz, słuchać ze zrozumieniem. Ale pamiętam, kiedyś czytałam taką książkę Cher, chyba nawet, i ten cytat mi też utkwił. I ona tam napisała, że też to było właśnie odnośnie zdrowej tam sylwetki i tak dalej. Ja nie wiem, czy ona pewnie miała milion różnych tam operacji i tak dalej, pominąwszy to, ale mówi, jeżeli zabierasz się za odchudzanie i uwielbiasz snickersy, to te snickersy następnego dnia po rozpoczęciu odchudzania, one też tam będą. Nie musisz jednego dnia wszystkich zjeść, nie? I dokładnie tak to właśnie wygląda, że ja, skoro ja mogę jeść słodycze, to ja mogę sobie to jedzenie tych słodyczy czy tych dobrych rzeczy po prostu rozłożyć i nie muszę ich zjeść od razu, bo nie da się ich zjeść od razu. Ja już to miałam przepracowane, że to jest droga donikąd, więc teraz trzeba spróbować inaczej. Mm-hmm. Od czego się w ogóle zaczęło? Bo zdecydowałaś się na ten kurs. Co takiego się wydarzyło w jego trakcie, że stwierdziłaś, że ta droga jest jednak tą drogą? Jak ty sobie to w ogóle w głowie poukładałaś teraz, ten inny sposób, który przecież tak bardzo się różnił od tego, który gdzieś tam był przez te 40 lat, nie? No to jest kawał utrwalania nawyku. Tak. Jak to u ciebie przebiegło? To mnie bardzo interesuje. Szczerze mówiąc, mnie też to bardzo interesuje. No, ja byłam na pewno bardzo taką, wiesz, pilną kursantką. Mm-hmm. Zawsze siedziałam. Byłaś no. zawsze pisałaś na czacie, że jesteś, dzień dobry, tak. Witam dziewczyny. Jakby zapamiętałam cię w ogóle jako jedną z najaktywniejszych osób, to się zgadza. Tak, to była moja świętość, jest kurs na żywo, ja muszę w tym kursie na żywo wziąć udział. Chociaż nie ukrywając, ostatni kurs, ten, na który w sumie też bardzo czekałam, to takie, jak teraz to utrzymać, ten tak, ostatni moduł. No to akurat przybiegłyśmy z córką z biegania i robiłyśmy sobie w biegu sałatkę grecką, więc gdzieś tak dochodziłam do tego monitora, wiedziałam, że zobaczę sobie na spokojnie później, ale uznałam, że to jest fajne, bo chciałyśmy pobiegać, wyszłyśmy kurs kursem, a życie życiem, nie? Mhm. Kiedyś u mnie to byłoby nie do pomyślenia, nie? Że ja, dobra, skoro mam coś zrobić, to ja muszę to zrobić, bo jak ja tego nie dokończę, to znaczy, że już z tego nic nie będzie. Nie, spokojnie kurs poczekaj, wszystko zdążymy. Tak. Ale widzisz, miałam jakąś myśl. Więc tak, miałam zeszycik, tam sobie notowałam twoje niektóre sformułowania. Bardzo mi się podobało, wiesz, te kwestie, że fakt, myśl, tam emocja, działanie. Nie wiem, czy teraz kolejność nie mieszam, ale wiadomo, że to, co się wydarzyło i to, jak ja to interpretuję. I też ja chyba od pierwszego, wydaje mi się, że u mnie to od pierwszego modułu już zaklikało, że tak powiem, że ja zaczęłam myśleć, kurczę, rzeczywiście tak jest, ja tak mam. I to, jak ja sobie o czymś pomyślę, to później faktycznie wywołują mnie to określone emocje i ja to robię, ale przecież to tak nie, gdybym ja pomyślała inaczej, albo bym ja nie pomyślała w ten sposób, też byłoby inaczej. Także po prostu gdzieś do mnie jakoś te treści trafiły, bo ja chyba wcześniej gdzieś już zaczęłam powoli do tego dochodzić, tylko ktoś mi musiał to usystematyzować, nazwać, zdefiniować, powiedzieć, że tak właśnie jest, ale jest z tego droga wyjścia, a ja ci pokażę jak. Mm-hmm. No, tak bym chyba powiedziała, że no w ogóle strasznie dużo było olśnień. Trochę byłam na początku zdziwiona, że kurczę, no kurs dietetyczny tak naprawdę, tak? Jak masz schudnąć? Nie ma nic o tym odchudzaniu, nie ma nic o tych kaloriach, nie? Kurczę. A rzeczywiście, no to jest najważniejsze w tym wszystkim, żebym nie przywiązywała do tego takiej nadmiernej wagi jednak. Znaczy u mnie był problem, wydaje mi się, nie wiem, czy tak jest, że są dwie grupy ludzi. Są tacy, którzy po prostu przytyli, bo gdzieś bezwiednie spożywają zbyt wiele kalorii, ale jak im się powie, że musisz po prostu ograniczyć ilość, to oni to zrobią. I jest druga grupa osób, które po prostu mają w głowie jedzenie i to jedzenie dla nich jest czymś więcej niż tylko paliwem. No i właśnie tutaj te treści idealnie trafiają do takich osób. Właśnie. Mówiąc właśnie o psychologii, no bo to, co ty powiedziałaś, ten fakt, myśl, emocje, zachowanie, no to jakby to jest psychologia, psychika. I wydaje mi się, że właśnie nie ma u nas takiej edukacji, która by po pierwsze dawała ludziom adaptacyjne sposoby radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, ze stresem, ze złością, ze smutkiem, lękiem i tak dalej. I przez to, że to jedzenie w tych dzisiejszych czasach jest na tyle dostępne, to ono zostaje tak jakby niejako mianowane napełnienie tej funkcji, nie? I że my w ogóle tego nie łapiemy, że właśnie tak jak mówię, że są osoby, dla których to
jedzenie pełni wiele różnych funkcji, ale na dobrą sprawę ta wiedza, ona nie jest taka oczywista. Na przykład jak się zaczyna odchudzać, to rzeczywiście najpierw się trafia diety, kalorie, posty, treningi, a to, żeby dotrzeć do tego, że hej, ale to, że ty jesz, ma jakąś przyczynę, to nie jest tak, że po prostu ktoś cię zaczarował i ty musisz po prostu myśleć o jedzeniu, tylko to się skądś bierze. Tego mi też brakuje i się bardzo staram, żeby to było, żeby zobaczyć, jak to jedzenie wiele różnych funkcji może pełnić, no i też w zależności od tego, jaką funkcję ono pełni, no to też jest inna droga rozwiązania, bo inaczej się postępuje, jak jedzenie jest zajadaniem stresu, bo wtedy na przykład warto się zastanowić, co z tym stresem jest, że jego jest tak dużo i czy można to jakoś zmienić, a co innego, jak on jest na przykład zajadaniem smutkiem, czy smutku, czy samotności, nie? Tego mi właśnie brakowało i myślę, że to jest właśnie taki moment, że sobie uświadomiamy, że no, każdy z nas jest inny, nie ma tak, że zastosujemy jedną rzecz i ona po prostu zadziała, nie? I na tym mi zależało, żeby to też w tym kursie wybrzmiało. Tak, i teraz mogłabym, bo przypomniałam się tu słowa Miłosza Brzezińskiego, którego bardzo fajny był u Owsianej, jest z nim rozmowa, tak. Super. Jak on właśnie mówi, kogo ty karmisz? Czy karmisz kogoś, kto jest smutny? Czy karmisz kogoś, kto jest zły? No, więc właśnie, czy karmisz kogoś, kto jest samotny, nie? Tak. I właśnie, i między innymi twój kurs mi to pokazał, bo to u mnie było gdzieś jednak podświadomie, nie? Mhm. Rzeczywiście chyba znam sobie sprawę z różnych jakby moich problemów, i że to jedzenie było sposobem na rozładowanie tego napięcia. I to rzeczywiście chyba między innymi to pomogło, że... Pokazuję palcem. Między innymi to pomogło, że ja po prostu się z tego jakoś wyzwoliłam. I taki przykład. Gdzieś chyba o tym pisałam w komentarzu. Ja na przykład mieszkam nad morzem. I ja uwielbiam morze, bo ja w ogóle pochodzę tam z południa. Mm-hmm. Ja zawsze chciałam po prostu chodzić nad morze, na plażę, się cieszyć tym i tak dalej. No ale tak, mam rodzinę tam, pominąwszy, że tam wszyscy są obecnie rozjechani, ale generalnie no, jestem tą panią domu, tak, mam ten dom na karku, muszę go sprzątać, muszę tam gotować, muszę robić to, tamto, więc gdzieś nad to morze sobie zawsze, mam w sumie chwilę wolną, ale mogę pokasować, mogę tam zrobić coś innego, nie pójdę nad to morze, nie? I gdzieś to mnie zawsze męczyło i gdzieś doszłam do takie były stany, że kurczę, tak strasznie bym chciała wyjść, tak nie chcę tego wszystkiego robić, chciałabym wyjść, no ale nie mogę wyjść. I tak się miotam z sobą, a to coś zjem, nie? Mm-hmm. I najem się i tak, ani nie wyjdę nad morze, ani nie posprzątam, ani nie, ale się, kurczę, najem, będę z tego powodu jeszcze nieszczęśliwa i w ogóle co to za rozwiązanie? A zobacz, to jest takie proste. Pomyśl sobie, co w tym momencie, no chcesz wyjść. Kurczę, Magda, ja dzięki temu kursowi zaczęłam wychodzić nad morze, siedzieć sobie na plaży, słuchaj, i się tym cieszyć. I to wystarczy. I to naprawdę jest proste. Ale super. To też się fajnie wpisuje w to, co ja mówię w kursie i poza kursem, że jakby tak zapytać się siebie w głębi, co my byśmy chcieli robić, na co mamy ochotę, albo jak byśmy chcieli podchodzić do żywienia, to te odpowiedzi tam często są. Tylko one są tak przykryte właśnie przez powinności, przez to, że coś trzeba, że nie wypada, tak, że się nie tak powinno, albo co ja będę łazić nad to morze, a co ja tam znajdę, a przecież w domu i potem co, wrócę do domu i będzie nieposprzątane, a jak gdzie byłam nad morzem, nie? Na przykład, tak sobie wymyślam tak, teraz. Tak, tak, ale że tak, my tak po prostu gdzieś tam to zgubiliśmy pod taką stertą różnych przekonań i powinności, że nagle się okazuje, że właśnie, żeby schudnąć, nie potrzebujemy żadnych cudownych sposobów, tylko potrzebujemy dać sobie prawa, co jest prawo, co jest tak samo łatwe, jak trudne, żeby dać sobie prawo do robienia tego, co my uważamy, że warto byłoby w danej sytuacji zrobić i uznać, że to jest dobre i wartościowe. Dokładnie tak, dokładnie tak. No. I nawet wiesz co, miałam wczoraj taką sytuację, no bo wiesz, my jesteśmy po tym kursie, te kursantki z tej edycji, nie aż tak długo, więc tak, u nas się ciągle te tematy ugruntowują, nie? I, tak, i różnie jest, nie jest też tak, że wiesz, ja miałam tam zachwytu zawsze, bo zawsze było cudownie i tak naprawdę no nie miałam kurczę, jednego takiego stanu, żebym się załamała. Naprawdę było super, nie? Ale już teraz widzę, że no też zaczynają, wiesz, czas już trochę upłynął, więc zaczynają się sytuacje pojawiać takie. I na przykład wczoraj siedzę sobie, gdzieś tam miałam taki dosyć zajęty czas i dzień pojawił się taki wolniejszy, więc siedzę sobie, mówię, dobra, wreszcie sobie tam wypiję kawę na spokojnie, obejrzę sobie jakiś tam program rozrywkowy, który nic nie wnosi, jest tylko rozrywkowy. Trochę jakby gdzieś tam mam do siebie pretensje, że po co ja go oglądam, ale on mnie, powiedzmy, tam odkręża.
Więc siedzę sobie i myślę tak, kurczę, ale jest słoneczne, powinnam właśnie wyjść na spacer, nie? I skorzystać, bo to końcówka, zaraz będziesz, no ale chcę obejrzeć ten program, no ale chciałabym wyjść na ten spacer. No co ja mam zrobić? I taki mi sernik przelatuje, nie? Który mam w produkcji jeszcze wprawdzie zamrożony, bo była tam córka w gościach, to sernik był, i ten sernik mi tak, zjedz ten sernik, nie? I za chwilę znowu, dobra, tu to oglądam, ale w ogóle mnie tu już nie ma przed tym telewizorem, tylko te moje myśli, ja powinnam iść tam, ja to ja tego nie mogę, ja się miotam, ja nie wiem, co ja mam zrobić i znowu zjedz ten sernik, nie? I w końcu tak sobie myślę, kurczę, kobieto, zastanów się, czy dobra, chcesz posiedzieć, odpocząć, siedź, odpoczywaj, oglądaj, daj spokój z tym spacerem. I tak jak wiesz, jak w kreskówkach jest taka chmurka i tam jest ta myśl o tym serniku i ktoś przychodzi z takim młotkiem, pyk, nie ma. Spokój. Siedzę, oglądam, słuchaj, i w ogóle już o niczym nie myślę, nie? A wcześniej tak to właśnie u mnie, wiesz, siedziało i zawsze wygrywał ten sernik finalnie, nie? I po prostu w żadną stronę nie poszłam. No, a teraz jakoś jakby mam te narzędzia i te, że potrafię sobie z tym poradzić. I staram się jak mogę. Gadasz do siebie. Gadam do siebie, tak. Gadam do siebie i jeszcze co? Co jeszcze mi się przypomniało odnośnie tego twojego kursu? Zdałam sobie wreszcie też sprawę, co mi pomogło, że to rzeczywiście jest proces. Bo u mnie zawsze ta dieta była, zazwyczaj ona była czymś motywowana, że jest jakieś tam wesele i trzeba się zmieścić w sukienkę, albo że jest Sylwester, albo że jest będą wakacje, jakiś wyjazd. Zawsze był jakiś tam graniczna data, nie? A ty zawsze mówisz o tym, że to jest w ogóle błąd na dzień dobry, graniczne daty, nie? Tak. Odchudzanie. No, u mnie zawsze była ta data. I łatwiej mi było odmawiać sobie tego jedzenia i tych dobrych rzeczy, bo ja już miałam w głowie, co ja zjem, jak ja to skończę, no nie? I jaki to jest w ogóle paradoks, nie? No, i tak było po prostu za każdym razem. A teraz mówię, kurczę, to jest proces, więc to, czy ja dzisiaj zjem czegoś więcej, czy czegoś mniej, to się za kilka dni wszystko jakoś ładnie mi zbilansuje, więc po prostu jakby to ja decyduję i żadna data nie będzie za mnie w kalendarzu decydowała, co ja mam zjeść dzisiaj, no przepraszam bardzo, albo czego mam nie zjeść, nie? I właśnie, i wiesz, i zyskałam też te narzędzia, że co ja mogę robić, żeby cały czas się utrzymywać na tym etapie, na którym chcę. Bo kiedyś to wiesz, skończyłam tą dietę, dobra, koniec, dziękuję, i co dalej? I tak stoisz i się rozglądasz, kurczę, co tu robić? Dobra, iść do sklepu i kupić tasiemeczko najlepiej, nie? Bo tyle się konie jadło, nie? No dokładnie, a wiadomo, że na jednym się na pewno u mnie nie kończy, nie? Tak. Nie kończyło. Tak, no. Ptasie mleczko to jest w ogóle produkt, który no, nie warto go kupować, bo to jest też taki mój, może nie wyzwalacz, bo ja jakby potrafię przestać je jeść, ale to jest takie coś, że to się wydaje takie lekkie, słodkie i nawet człowiek, wiesz, jakby nie dopuszcza do siebie myśli, że jedna taka pianka ma 70 kilokalorii, czy tam 50, o ile dobrze pamiętam, tak, nie? Tak, chciałam cię zapytać, czy ty masz teraz jakiś cel, a jeżeli tak, to jak go sobie formułujesz? Wiesz co, właśnie z tym celem to nie wiem, ale na pewno moim celem byłoby to, żebym została na tym etapie, na którym jestem, w sensie w głowie. Chciałabym zostać w głowie na tym etapie, że mam ten luz, że no, cały czas jeszcze, to wydaje mi się to dziwne, ale cały czas mam tak, że te słodycze to są dla mnie po prostu, nie wiem, plastikowe. Przechodzę koło tych słodyczy, ja ich w ogóle, one do mnie nie wołają absolutnie, gdzieś w sklepie w ogóle nie. Zdarza się, że mam ochotę na coś zjeść, okej, ale normalnie, kiedyś to jakby ten regał słodyczowy u mnie był zawsze odwiedzony jako pierwszy, więc ja bym chciała i nie tylko odwiedzony, nie? A teraz ja się rzucam na owoce w ogóle, bo się dowiedziałam, że mogę jeść owoce. Kiedyś myślałam, że nie mogę jeść owoców, że w ogóle banany wykluczone, tylko wiesz, kwaśne jabłka i porzeczki, nie? I grejpfrut ewentualnie i bogoszki i nic więcej, nie? No. Więc chciałabym zostać na tym etapie, żeby mieć ten luz i tą swobodę. Natomiast i też mam przekonanie, że robię to wszystko dla siebie. I to mi też bardzo się podoba, bo kiedyś tak nie było, nie? Kiedyś ja niby się odchudzałam dla siebie, ale zależało mi na tym efekcie wow, że ja się ubiorę, wszystkim opadnie szczęka, nie? A teraz ja wiesz, ja chudnę, a ja się ubieram w luźne rzeczy i nie mam z tym problemu, że może ktoś tego nie zauważy. Ja to robię dla siebie, nie? No, także to jak najbardziej. A jeśli chodzi o te, takie namacalne efekty, to gdzieś mnie kusi, żeby osiągnąć tą, wiesz, żeby zgubić tą magiczną siódemkę z przodu i dojść do 69, nie? Bo na razie mam
tam 74, jak się dzisiaj, no, przepraszam, 71 i 4, powiedzmy. Ta waga, ona się tak waha, kilogram w dół, kilogram w górę. Wydaje mi się, że to jest dobre, bo też nie trzymam tej diety tak idealnie, dokładnie równo, bo tam czasami sobie na coś tam pozwolę, czy jakiegoś drinka wypiję na imprezie, czy coś, to już tego tam powiedzmy, że nie liczę, ale wiem, że to się liczy, więc jakby i to mnie nie boli, jak widzę, że jest trochę więcej, bo też mam to poczucie sprawczości, o którym mówiłaś, że wiem, że ja z tym coś zrobię. To się, jak kiedyś myślałam, że to się już samo dzieje i teraz już będzie szło w górę, no nie będzie szło, no bo to jakby zależy ode mnie, więc chciałabym po prostu cały czas utrzymać te swoje przekonanie i myślę o tym, żeby może to 69. I może wtedy się, ja chcę zobaczyć, na którym etapie chcę się zatrzymać. Okay. Bo też wiem, że tak, bo też wiem, że ta waga nie może być, nie mogą cyfry być, do których ja dążę i po prostu musi być tam 60, nie wiem, 6 i koniec, że tyle. Nie, nie musi tyle być, bo ja zobaczę, bo ja w ogóle miałam taki etap, zanim trafiłam na kurs, że uznałam, dobra, przemiana materii zwalnia, będziesz teraz trochę grubsza, to to zaakceptuj. Zatrzymaj się, tylko nie ty już, zatrzymaj się na etapie tam 76. Niech już to tak będzie. Dobra, no jest to może lekka nadwaga, ale niech to tak zostanie. No ale ja się nie potrafiłam na tym etapie za cholerę zatrzymać, bo mi to przeszkadzało, że ja mam te 76, nie? Mhm. A teraz jakoś inaczej o tym myślę, nie? No, także po prostu... Generalnie na pewno mój cel jest, żeby zostało tak, jak jest. Ja się żeby ten spokój mi został, żeby jakby mniej myśleć też cały czas, żeby to jedzenie pełniło funkcję paliwa i tyle. A żebym potrafiła swoje jakieś różne potrzeby zaspokajać w inny sposób, nad czym pracuję. Mhm. Właśnie chciałam cię o te potrzeby zapytać. Czy ty już znalazłaś, uważasz, że znalazłaś większość sposobów na zaspokojenie tego, co do tej pory dawało ci jedzenie, czy jeszcze cały czas szukasz, jak to wygląda u ciebie? No bo w sumie też warto powiedzieć, że proces się nigdy nie kończy, że zawsze coś się w naszym życiu zmieni i zawsze jakby tych nowych sposobów będzie potrzeba, ale bywają takie okresy, że jest się tak w miarę takim, powiedzmy, ugruntowanym, więc jestem ciekawa, jak to u ciebie teraz wygląda. Kurczę, zapomniałam jeszcze powiedzieć o, to chyba trochę pasuje jako odpowiedź na to pytanie, że w ogóle też się dowiedziałam, że żeby po prostu mieć mniejszy problem z tą ciągłą chęcią na jedzenie, to jest, że trzeba dbać o siebie i się wysypiać. To na pewno jest jeden z moich sposobów. Ja teraz o siebie dbam, bo ja w ogóle jestem nocnym markiem i ja mogłabym siedzieć, kurczę, do drugiej, nawet i do trzeciej czasami i potem wstać rano do pracy z bólem, ale wstać, nie? No a jednak niestety... Tak to nie wygląda, bo potem organizm gdzieś tam sam się dopomina i tak dalej i w ogóle. Także to na pewno jest, to na pewno w tej chwili dbam o siebie, o to, żeby wypoczywać i o to, żeby spać odpowiednią ilość godzin i to na pewno mi bardzo pomaga. Trochę też zaczęłam szukać gdzieś, miałam na przykład ostatnio taką sytuację stresującą mocno i mówię tak, kurczę, no i teraz najlepiej się najeść, ale nie chcę się najeść, to muszę zrobić coś innego. Kurczę, medytacja, nie? I gdzieś znalazłam sobie, wiesz co, taką najprostszą rzecz, bo ja też trochę, jak mówiłem, taka sceptyczna jestem do tych wschodnich metod, ale znalazłam sobie jakąś medytację gdzieś, nawet jakąś muzykę relaksacyjną bardziej, jakiś tam deszcz lecący gdzieś tam w górach, położyłam się z tym na słuchawki, kurczę, zrobiło mi się tak dobrze, że w ogóle uleciały ze mnie te wszystkie myśli od razu, nie? Także i potem jeszcze kilkakrotnie też próbowałam gdzieś w tą stronę iść, uważność trochę próbuję, bo mi właśnie to brakuje, że ja się tak nie zakotwiczam w jednym miejscu, tylko siedząc tutaj, myślę, że czegoś nie robię w tym momencie, a coś innego już powinnam robić i tak naprawdę nic nie robię jakby do końca i to mi bardzo przeszkadza, no nie? Także tą dostałam od córki praktykę uważności dla początkujących i gdzieś tam próbuję już się wgryzać w temat, nie? Także rzeczywiście próbuję coś robić, gdzieś tam tą czułą przewodniczkę, gdzieś tam ten kurs sobie kupiłam z tą właśnie Natalią i posłuchałam tego, co ona ma do powiedzenia, żeby troszeczkę zatroszczyć się o siebie na poziomie duchowym. Właśnie to jest fajne, że to się naprawdę przekłada. Poza tym no też wiem, że nie mogę się za szybko poddawać, za szybko zniechęcać. Tylko dobra, to nie wyszło, spokojnie, wyjdzie co innego, spróbuję następnym razem. I jakoś tak się uspokoiłam na tym tle, że się nie załamuję od byle czego, bo wiem, że znajdzie się inne rozwiązanie. A tak było do tej pory, że to załamywanie się gdzieś tam występowało? Tak, słuchaj, i muszę ci powiedzieć, że na przykład pamiętam, że tak, skończyłam już ten kurs, miałam jeszcze męża w domu
No więc mówię, dobra, nie mogę stosować tej diety takiej tam, która jest rozpisana, a chciałam bardzo tą dietą spróbować. Poczekam, aż on pojedzie i byłam bardzo nastawiona, że będę po prostu stosować tą dietę. On pojechał, ja taka już, kurczę, szczęśliwa, czytam, ale coś mi tam nie pasowało, że coś było gdzieś jakby, bo ona jest bardzo swobodnie napisana, tak. Te twoje diety kursowe, tak. Te rozpiski. No właśnie, a ja myślałam, że to, wiesz, będzie napisane konkretnie, zjedz to, 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 z tym, nie? I coś mi tu gdzieś nie pasowało, nie mogłam. Mówię, kurczę, nie, coś mi tu gdzieś jakiś błąd wyłapałam, że tu było jajko, tam nie było tego jajka, teraz nie wiedziałam, kogo tu pytać. I tak mówię, kurczę, mówię. I normalnie, już bym to walnęła, trudno, pójdę, najem się i w ogóle nie będę już w ogóle się tą dietą przejmować, bo widocznie to nie działa, to nie dla mnie i tak dalej. Ale mówię, no dobra, no nie to, no to spróbuję coś innego. Kupiłam sobie książkę też, bo mam ten wielofunkcyjne, cudowne urządzenie, które wiadomo, wszystko robi, tak? Tak. Kupiłam sobie książkę, która taka chyba dieta da insulinoopornych i tam też są to takie te zdrowe przepisy i tak dalej. Spróbuję tym, kurczę, zrobiłam dwie rzeczy, żadna nie zjadliwa. I mówię tak, to nie chodzi o to, że ja nie lubię zdrowych rzeczy, tylko te rzeczy po prostu mi nie smakują. Więc muszę poszukać czegoś innego, co będzie mi smakowało. I tak trafiłam właśnie na Biolę Urban, tak trafiłam na owsianą też. I mówię, kurczę, zdrowe jedzenie muszę być dobre. U mnie to nigdy nie szło w parze. Ja zawsze mówiłam, że zdrowe jedzenie, to ono nigdy nie będzie dobre i szkoda, nie? No, więc tak. Ale odnośnie tego, to jest przykład, jak się właśnie, wiesz, zaczęłam odczarowywać to załamywanie się. A jeszcze pamiętam, jak robiłam na przykład swoje tasiemneczko słynne, które później mnie wybrechała, że jak to nie zepsuło się na koniec kursu, a było zrobione już kiedy. No nie, bo ja sobie zamroziłam i odmrażałam sobie chwilkę. Ale wiesz, na zdjęciu ono było takie piękne, omazane tą czekoladą, takie cudowne, no takie sobie zrobię. No i dobra, ono było dobre, smaczne, ale tą czekoladą się za cholerę nie chciało tak ładnie omazać. Nie? No i też już mówię, kurczę, no i mówiłam, no, i nie wyjdź, i nie mogą być zdrowe słodycze i kurczę i dobre, nie? No i to tasiemneczko to tasiemneczko, ale mówię sobie tak, dobra, to nie będę go tak ładnie, tylko go tak, wiesz, poleję po wierzchu, tam gdzie nie, gdzie będą mazy, a część zostawię takich gołych, bo gołe też są dobre. I okej, okay. I okazało się, że można, wiesz. To są takie treningi na małych rzeczach, próbujesz i okazuje się, że to naprawdę jakoś gdzieś tam wchodzi później i człowiek się odbyle czego jakby nie poddaje, jak to było wcześniej. Fajną pokazałaś tą zmianę właśnie tego myślenia, że to nie jest tak, że to ja się nie nadaję do zdrowego jedzenia, tylko to konkretne jedzenie mi po prostu nie smakuje, tak? I ja mogę sobie wybrać, to było fajne. Tak mi trafiłaś do myślenia z tym ptasim mleczkiem, bo to ptasie mleczko, jakbym sobie zobaczyła datę, to jeszcze jest z takiego okresu, to pewnie 5-6 lat temu, kiedy ja byłam też takim fitness freakiem i takie wszystko idealne miało być. I jak ja sobie teraz przypomnę to konkretne zdjęcie, przecież to było tak, mówiąc ci o tym idealnym, że ja tych ptasich mleczek tam mi wyszło powiedzmy ze 30 i co ja zrobiłam? Oczywiście większość z nich wyszła taka, jak ty mówisz, tylko że ja wybrałam te, które wyszły najlepiej, jeszcze je odwróciłam taką stroną, żeby wyglądało, że one wszystkie tak wyglądają, więc ten, a ile po prostu było, wiesz, tej czekolady umazanej na blacie, to wiesz, ja teraz bym już czegoś takiego nie zrobiła. Teraz to ja już bym to pokazała zupełnie inaczej, nie? Bo też mam już też i co innego w głowie i bym pokazała, że słuchajcie, nie martwcie się tym, że wam tak nie wyjdzie, bo to jest naprawdę albo odpicowane i wybrane te, które mi wyszły i bym rzuciła drugie zdjęcie, jak to wszystko jest tak, wiesz, rozpierdzielone po całym blacie, nie? Ale to też inny sposób myślenia mój był wtedy, nie? Więc to aż mi o tym przypomniałam. Kompletnie o tym zapomniałam, nie? Więc może. Wszyscy się całe życie uczymy, nie? Tak. Nie, no to ja w ogóle 6 lat temu czy 5 lat temu, to wiesz, ja byłam na etapie patrzenia w lustro i wiesz, byłam szczuplejsza o 10 kilo niż jestem temu teraz, a ja widziałam w ogóle siebie grubą, nie? I to jest w ogóle dla mnie, mi się robi autentycznie przykro, jak ja sobie myślę o tamtej Magdzie, która cały czas po prostu była, wiesz, zgnieciona przez wygląd, że jest coś niewystarczająco dobrze, bo boczek odstaje, nie? Jak ja teraz pamiętam, ostatnio spojrzałam z zdjęcie tak i ja tu uważałam, że jestem gruba, w ogóle co się stało, nie? Więc strasznie jest mi przykro, że, bo wiem, że to nie tylko ja byłam tak doświadczona przez internet głównie, nie? Umówmy się, no internet, te czasy bikini fitness, więc strasznie się cieszę, że teraz internet trochę inaczej już wygląda, bo uważam, że to bardzo pomaga. Tak, i ja bardzo się cieszę, że też dzięki właśnie twoim, wiesz, podcastom, tym różnym obserwacjom twoich treści, to też natrafiłam na różnych młodych ludzi, którzy właśnie oni już
mówią zupełnie inaczej i to są takie fajne rzeczy, nie? Że możesz po prostu być taka, wiesz, tego, nie pamiętam jak on ma na imię, czy nie Jakub Filkowski? Tak, Filkowski. Kuba. Mm-hmm. Tak, Kuba, on kiedyś był u ciebie, on właśnie robi takie fajne grafiki i to jest, kurczę, młody, fajny człowiek i naprawdę, no, to jest... Teraz ja córce, która, wiesz, nie? Ja jej podsyłam, zobacz sobie, ona mówi, kurczę, jak super, nie? No, także fajnie. Super. Dobrze, że ten internet idzie, znaczy nie tylko, nie? Bo wiadomo, są po prostu, nie wiem, ludzie lubią chyba, żeby, nie chcą uwierzyć, że to odchudzanie tak naprawdę jest bardzo proste, tylko oni chcą, to było skomplikowane. Byłam teraz na takim spotkaniu, szkoła tańca, do której tam oczywiście chodzę, na jakieś tam latino, miała inaugurację sezonu, no i wybrałam się i tam słyszę, jak babki rozmawiają, że takie obie solidnych kształtów, że ona już była na dukanie, na tam maketą, na tym, na tamtym i nic jej nie pomogło, nie? Ja mówię, kurczę, dziewczyny, przepraszam, nie, że się wtrącam, nie? No i tam zaczęłam, i one mnie tak, wiesz, zlały, nie? Właściwie. Co ja tam mogę w ogóle wiedzieć, nie? Że jakie normalnie, nie? W ogóle, że jakie tam kalorie, nie? Zlały mnie. Okej, okay, a później słyszę, jak któraś z nich rozmawia z jakąś tam inną kobietką i ona mu tam, wiesz, idziesz do niej, ona ci wszystko rozpisze, tylko wiesz, musisz taką herbatkę pić o tej godzinie i tak dalej. I wiesz, i jakoś, nie wiem, bardziej, wiesz, chcą, żeby to było specjalny proces, do którego, wiesz, tam ty idziesz, dostajesz jakieś recepty, później to wypełniasz. No tak nie można całe życie. Mhm. Hello. Tak, bo to nie jest jakby, to jest... Nowe słowo wymyślę, odżyciowienie, odrealnienie tego procesu jedzenia. Przecież proces jedzenia, on z natury był intuicyjny. Ludzie kiedyś nie musieli mieć rozpisanych rozpisek, tak? Tylko oni po prostu jedli to, co czuli. Tylko przez to, że no, nasze jedzenie przeszło bardzo dużą metamorfozę, ono teraz daje za dużo przyjemności niż realnie powinno dawać, bo tu zawsze zwracam uwagę na to, że przecież w naturze nic nie jest równolegle i słodkie i tłuste. No chyba, że orzechy nerkowca, nie? Ale tak, no, tak. To nie jest ten poziom satysfakcji, więc my się niejako musimy instrukcji obsługi tego jedzenia nauczyć, ale to nie oznacza, że musimy być po prostu jakoś... My to zresztą, jak ja po prostu słyszę, że ma ktoś wypić coś o którejś godzinie albo zjeść o tej, to mi się po prostu przewraca w środku, ale no... Wydaje mi się, że wiesz co, to jest trochę też kwestia odpowiedzialności, że jak ci nie wyjdzie, to łatwiej jest przerzucić odpowiedzialność na to, że jakiś sposób nie działa, niż wziąć odpowiedzialność za to, że to moje decyzje do tego doprowadziły. I to jest ten moment, ja pamiętam, nagrywałam z Pauliną, z panią motywatorką, to był pierwszy odcinek, gdzie ona właśnie powiedziała, że ten moment, kiedy wzięcia odpowiedzialności, kiedy ona sobie uświadomiła, że to nikt jej nie wkładał tego jedzenia do buzi, tylko to ona robiła, to był zarazem najtrudniejszy i najlepszy moment, jakiego ona doświadczyła, bo strasznie ciężko jej było to przeżyć, że tak naprawdę to, co się wydarzyło, ona miała na to wpływ, ale z drugiej strony no, nie pozostało jej nic jak zaakceptować i zacząć niejako taki trochę nowy rozdział, nie? Więc ja myślę, że to ta odpowiedzialność może być tutaj, no bo to jest trudne wziąć odpowiedzialność za to, że jak się najem, i przytyję, to jest tylko i wyłącznie moje. Tak wiadomo, że różne są sytuacje w życiu, tak jak ja widzę po sobie ostatnio, że mnie parę rzeczy gdzieś tam trochę przygniotło i miałam mniej zasobów, ale koniec końców, jeżeli ja podejmuję decyzję o tym, że mniej się ruszam, to ja jakby odbiorę tego konsekwencje, nikt za mnie tego nie zrobi. Nie? Właśnie o ruszaniu jeszcze nie powiedziałam, widzisz. A propos tej aktywności fizycznej, bo ja też jestem trochę takim, wiesz, leniuszkiem, nie? W sensie, że ja nie lubię się męczyć, nie lubię być zmęczona, spocona, wiesz, zziajana. Nie lubię, chyba, że to się dzieje przy okazji. Na przykład lubię bardzo ćwiczenia na stepie, bo tam jest trochę choreografii, tam musisz się skupić na tych krokach, wiesz, coś tam się więcej dzieje, więc tam się niejako przy okazji, że tak powiem, zmęczysz i spalisz te kalorie. Siłownia też jakoś mi, wiesz, nie pasuje. Bieganie to ja zawsze, wydawało mi się, że zawsze chciałam biegać, ale to mi się tylko tak wydawało, bo ja po prostu no, nie lubię biegania i też się nie oszukujmy, nie? I kiedyś widziałam ludzi, wiesz, miałam ludzi, to też dopiero po twoim kurcie, przed kursem to widziałam ludzi, którzy biegali i sobie myślałam, Boże, jestem taka beznadziejna, w ogóle ja nigdy nie będę, ja powinnam biegać, nie? Razem oni tak biegają, a ja nie biegam, a teraz no ktoś biegnie i sobie myślę, no biega, bo lubi, to niech sobie biega, nie? W ogóle mnie to już nie rusza, nie? Zupełnie. No, więc tak, chociaż mówię, no miałam taką sytuację któregoś dnia, że miałam taką ochotę pobiegać, że wie, nie, no jak mam ochotę, to nie mogę jej zaprzepaścić. Więc się ubrałam, słuchaj, a miałam już, wiesz, kondycji trochę przez to chodzenie po schodach na to 6. piętro, więc się, słuchaj, ubrałam, pobiegłam, byłam tak szczęśliwa, w ogóle
miałam tylko chyba 2 kilometry przebiec, a przebiegłam chyba prawie 2800, bo w ogóle byłam niezmęczona jeszcze na końcu. Wiesz, to było wszystko w zgodzie ze sobą i dlatego, że ja tak chciałam. I naprawdę, no bardzo mi się podobało w ogóle i byłam przeszczęśliwa, nie? Córka jak mnie odwiedza, to ona też zawsze, a chodź, pójdziemy pobiegać. Ona mnie tak, wiesz, wyciąga, a ja po prostu, dobra, no pójdziemy, ale tak zawsze myślałam, jak tu się wywinąć, nie? A teraz mówię, no dobra, w sumie mogę z tobą pobiec, dlaczego nie? No nie? Mhm. Wiesz, ona pobiegła sobie gdzieś tam do przodu, potem do mnie dobiegła, no bo wiadomo, kondycję, wiesz, ma inną, przecież nie musimy biegać jakoś tam równo, ale to wszystko też, no, ale po prostu... Ale wiesz, ja, więc jak ja się tam dowiedziałam, że ja tak naprawdę wcale nie muszę chodzić na tą siłownię, wiesz, 3 razy w tygodniu. Oczywiście, no to mi pomoże, ale jak ja nie chcę, albo jak to jest sprzeczne ze sobą, to ja mam znaleźć taką formę aktywności, która mi odpowiada. To też nie jest rozgrzeszenie, że kobieto leż na kanapie, nie rób nic, tak, nie? Tak. No. Więc zaczęłam rzeczywiście zwiększać tą spontaniczność, znaczy zwiększać. Zaraz ostatnio posłucham różnych podcastów, że z tym zwiększaniem spontanicznej aktywności to nie do końca, bo coś tam masz w genach, ale może bardziej tą aktywność pozatreningową. Tak. Zaczęłam ją zwiększać po prostu intensywnie, bo ja lubię spacerować. Okazało się, że kurczę, to jak ja lubię, to dlaczego ja nie spaceruję, a przecież ja lubię. No więc zaczęłam, po 20, niby powinnam zrobić sobie, tak założyłam te 10 tysięcy kroków, ale robię tam po 12, 15, 20 nawet. Z przyjemnością, bo ja tutaj mam gdzie chodzić i też jak była paczka z paczkomatu, a była lekka i mała, to poszłam do tego paczkomatu, bo wcale nie było tak daleko. I pies oczywiście musiał ze mną też siłą rzeczy więcej chodzić, więc też na tym może skorzystał lub nie, nie wiem. To by się trzeba było jego zapytać. No, ale po prostu gdzie tylko mogłam, tam tą aktywność po prostu wkładałam, nie? I po prostu i widzę, i wiesz, i ta satysfakcja z tymi schodami, nie? Najpierw wiesz, no dobra, mówię, no nie będę jedno piętro, to od razu będę chodziła z drugiego, później z trzeciego, nie, czekaj, źle mówię, z góry, tak, wchodzę, czyli nie będę z 5 szła na 6, tylko z 4, żeby chociaż 2 piętra. Mm-hmm. I później coraz niżej. I ta satysfakcja, jak ta winda się zepsuje, wszyscy ziają, a ja sobie, słuchaj, wchodzę na luzie w ogóle, bo ja zawsze tak wchodzę, nie? Mm-hmm. I tak, i wiesz, łapię się czasami na tym takiej tej mojej zmorze, że idę po tych schodach i tak sobie myślę, ale to ci zabiera więcej czasu. Mogłabyś już w tym czasie być w domu, zrobić co innego. A potem tak, ale przecież to jest mój trening, ja idę po tych schodach, ja wzmacniam te mięśnie, ja się przez to dobrze czuję. Mogłabym w tym czasie być na siłowni, a ja sobie idę po schodach. Nie? Mm-hmm. No, także po prostu i okazało się, że to naprawdę też działa, nie? Że nie musisz, teraz wróciły, bo to wiesz, ta cała sytuacja pandemiczna i tak dalej, wróciły te zajęcia moje z Latino Solo, to chodzę na to Latino, bo po prostu chodzę dlatego, że lubię, nie? No, także gdzieś szukam tych aktywności, wiem, że po prostu, że szukam czegoś, co będzie mi odpowiadać, co będzie mi sprawiało przyjemność. Ze stepem jest teraz problem, bo tam trzeba się umawiać, zapisywać i tak dalej. Mhm. Wiem, że ten ruch muszę wkładać, gdzie się da, i to też wystarczy, tak na dobrą sprawę. Super. Chociaż jak chciałabym sobie tą sylwetkę wymodelować, bo już powiedzmy gdzieś ten spadek tych kilogramów już on mnie powiedzmy zadowoli, no to żebym ją wymodelowała, to dobrze jest też poćwiczyć w tym kierunku i też gdzieś o tym myślę. Ja jakby mam wiele takich gdzieś planów z tyłu głowy, ale one są jeszcze tak nie do końca sprecyzowane, ale też daję sobie luz, że jak się okaże, że no może jednak nie, może to nie dla mnie, to poszukam czegoś innego. Pewnie. Nie napinam się na pewno, że coś muszę. Fajnie jest tą lekkość słyszeć u Ciebie. To się tak przebija właśnie, że to, co mówisz, jest takie lekkie, że zrobię to, jak nie to, to zobaczymy. W sumie nic się nie spina, nie? Że bardzo, naprawdę bardzo fajnie się tego słucha, tej takiej lekkości, tego oddechu w kwestii tego odżywiania czy trenowania. Wiesz co, cieszę się, że to słychać, bo ja naprawdę tak czuję. Ja właśnie to chcę wszystkim oddać, nie? Mhm. I wiesz co... Pamiętam, że tam, bo mnie zawsze ten temat odchudzenia gdzieś tam interesował, tylko ja byłam takim teoretykiem. Ja zawsze tego słuchałam, tych historii, ludzi i tak dalej, ale po prostu nic za tym nie szło. Ale zawsze się bardzo interesowałam. I często osoby, które właśnie schudły, zawsze mówiły, jak ja się teraz dobrze czuję, jak ja się teraz świetnie czuję, a ja kurczę, jak schudłam, to się nigdy dobrze nie czułam. Mhm. Bo ja po prostu byłam, wiesz, wymęczona, wygłodzona, w ogóle po prostu wykończona i po prostu... I zawsze się czułam kiepsko, a teraz, kurczę, aż nie uwierzyłam, jak mi to samo z ust wyleciało, opowiadając tam komuś, że jak ja się teraz świetnie czuję w ogóle, no kurczę, no tak jest. I wiesz, i mam taki feedback, że ile w tobie jest teraz energii w ogóle, no, że w ogóle mi to odmieniło jakby nie tylko w temacie odżywiania. Nie? I gdzieś tam też to wychodzi na zewnątrz,
że nie afiszuje się jakimiś tam wąskimi sukienkami, nie? Czy tam. Nie podkreślam tego na siłę, ale gdzieś to jednak wychodzi. Wychodzi. Super. Wiolu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za podzielenie się tą historią. Jakoś tak mnie bardzo optymistycznie napawała. Nie? Przede wszystkim chyba to, że po tylu latach utrwalania tych nawyków, nie, że to się da, że ty to zrobiłaś i co ciekawe, wcale nie musiałaś się z nimi siłować. I to jest takie właśnie napawające optymizmem, że ta droga robienia czegoś w zgodzie ze sobą i dania sobie prawa do różnych rzeczy, do postępowania w zgodzie ze sobą, ale też do popełniania błędów, bo przecież świat się nie kończy, tak. Jest bardzo takie napawające optymizmem i nadzieją i mam nadzieję, że osoby, które będą tego słuchać również to odczuły. Także bardzo serdecznie jeszcze raz Ci dziękuję. Dobrze, ja mogłabym opowiadać o tym i opowiadać, ale wiadomo, że czas nas goni, więc już dobrze, będę opowiadać kolejnym osobom. Słuchaj, no ja oczywiście moje zaproszenie do każdej kolejnej edycji kursu jest, więc zapraszam Cię, niedługo rusza 5. edycja kursu, więc jeżeli będziesz miała chęć, ochotę i czas, to zapraszam do zasilenia grona tej nowej edycji i podzielenia się też tą energią z innymi kursantkami. Myślę, że również one będą bardzo szczęśliwe, jeżeli się zgodzisz. Wiesz co, powiem Ci, że zawsze, jak właśnie w tej naszej edycji były dziewczyny z poprzednich, to zawsze tak sobie myślałam, kurczę, one są na wyższym levelu, nie? Znaczy tak myślałam na samiutkim początku, nie? Ja tak nigdy nie będę, ja bym tak chciała, nie? Więc, a teraz się naprawdę czuję się troszeczkę jakby, że osiągnęłam ten poziom, z którego mogłabym pewnie też komuś pomóc, czy coś poradzić, nie? No, także... W ogóle jeszcze nie ma czasu, dobra, nie opowiedziałam o tych naszych fantastycznych relacjach na grupie. Że no, tam jaka, no powiem. Jak na przykład, wiesz, jak na przykład gdzieś tam opisałam, kurczę, mówię, dziewczyny, jak wyliczycie te kalorie, no dobra, ściągnęłam to sytuację, ale w ogóle nie wiem, o co z tym chodzi, nie? I odezwała się jakaś w ogóle przypadkowa dziewczyna, mówi, słuchaj, mówi, ja ci wyślę filmik, ja ci wszystko pokażę, nie? Więc ona mi taki filmik instruktażowy zrobiła, wysłała, wiesz, ja według tego filmiku, a później gdzieś tam, za kilka tam tygodni, ona pisze, że załamałam się, nie liczę tych kalorii, w ogóle jest mi jest mi z tym źle i w ogóle dziewczyny poradźcie. I ja tylko skomentowałam, że kurczę, mówię, a to ty byłaś właśnie tą osobą, która mnie nauczyła, jak to robić. I ja tylko tak, po prostu tak czułam, więc tak napisałam. I widzę za kilka dni post, że ja jej wjechałam na ambicje, że ona mnie nauczyła, a ja tutaj, więc ona już się ogarnęła. Nie? Relacja, nie? No. Wiesz co, nawiążę do tego, fajnie, że wspomniałaś w sumie o tej grupie, bo ostatnio właśnie ja zrobiłam swoje badanie ze studiów magisterskich, które w ogóle ja cały dzień po prostu skakałam z radości, bo na przykład tam mi dużo rzeczy korelacyjnie wyszło. Podejrzewam, że ty wypełniałaś tą ankietę, bo... Tak, oczywiście. Tak. I tam były pytania właśnie między innymi o relacje i powiem Ci, że jeżeli chodzi o te rzeczy, które w największym stopniu korelują pomiędzy masą ciała, utrzymaniem jej powyżej 3 lat, bo to badałam i badałam w ogóle też osoby pod kątem BMI, czyli to BMI w normie, nadwaga i otyłość. I na przykład wychodziło, że osoby z tą normatywną masą ciała w stosunku do osób na przykład z otyłością mają lepsze, bardziej satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. I to jest myślę też właśnie rzeczy, na której mi bardzo zależało i się bardzo cieszę, że ona się wydarzyła, że jak ktoś wchodzi do tej grupy i widzi, że nagle pisze tam 100 osób, które mają bardzo podobny problem, że nagle właśnie znika to taka kurtyna wstydu, że to tylko mnie dotyczy, że nikt mnie nie rozumie i właśnie, że te posty, te relacje, przecież dziewczyny tam też nagrywały live'y same sobie, no to było niesamowite. Ja się bardzo cieszę, że ta grupa żyje. Wiadomo, nawet po kursie trochę przygasa, no ale też mamy plan, żeby, dlatego stworzyłyśmy tą grupę taką ogólną. Na razie ona sobie działa sama, ale mamy też z dziewczynami, z którymi pracuję, plan na to, żeby ona jednak żyła. Wiadomo, że ten kurs jest takim bodźcem, że nagle coś się zaczyna i się dzieje, ale no też się postaramy, żeby nawet po zakończeniu kursu, żeby ta społeczność żyła. Mamy na to plan, więc myślę, że za miesiąc, dwa już ten plan wcielimy w życie. Także no. Zresztą widzimy Świetnie. Się na spotkaniu. Ja się bardzo cieszę. A jeszcze nie ogłosiłam spotkania. Tak. No właśnie. Jak zakończymy, bo ja na pierwszym nie byłam, bo myślałam pracować. Słuchaj, jak skończymy nagranie, to ja Ci powiem, bo to spotkanie jest jeszcze przed opublikowaniem tego nagrania. My je nagrywamy trochę wcześniej, ale tak no, oprócz tego też są organizowane takie cykliczne spotkania właśnie na Zoomie czy tam na Facebooku, więc też będzie. Dobra. Kończmy. Ja Ci, Magda, bardzo dziękuję za zaproszenie do kolejnego kursu. Naprawdę super w ogóle. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i też będzie to dla mnie wielka radość i na pewno jeszcze sporo mi pomoże.
Super, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci jeszcze raz za tą rozmowę, za podzielenie się tym wszystkim, o czym opowiedziałaś. No a wszystkich słuchaczy, osoby, które były dzisiaj z nami, dla nich również podziękowania, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku.